Cześć widzowie! Czasami dochodzi do takich sytuacji, jak widzicie teraz. I materiał filmowy, jaki nagrywam, ma za zadanie poinstruować Was, jak sobie w takiej sytuacji poradzić. Przede wszystkim wskazane jest nosem samolotu celować ponad linię horyzontu, dzięki czemu, jeżeli on zrobi półbeczkę i obróci się brzuchem do góry, to macie większe szanse na to, że się nie wrypiecie w ziemię. Poza tym trzeba używać lotki od nieuszkodzonego skrzydła po to, żeby poziomować lot i skręcać tylko przy użyciu steru kierunku. Jak się to uda, to utrzymanie w miarę prostego, poziomego lotu nie jest aż takie trudne. To znaczy, zależy jeszcze to od maszyny, ale na większości się da. Kika akurat jest niestety raczej mało wdzięcznym samolotem dla takiego przypadku. No ale spadać nie spadam, silniki nieuszkodzone, więc sobie wracam na lotnisko i dalsza część instruktażu będzie pokazywała, jak w takich, przy takich uszkodzeniach lądować. Przyspieszę ten materiał. Dobra, podchodzę do lądowania. Muszę cisnąć mocno lewą lotkę w dół, po to, żeby mi samolot lewym skrzydłem opadał, bo w tym momencie ma on tendencję do obrotów w tę stronę. Dlatego tuż przed przyziemieniem przechylam go aż za mocno, po to, żeby w momencie, kiedy tą lotkę puszczę, jego samoistny obrót spowodował, że dotknę kołami lotniska idealnie poziomo. Ale niestety kika jest zbyt narowista i to mi się nie udaje. W takiej sytuacji, skręcając sterem kierunku w stronę nieuszkodzonego skrzydła, powodujemy, że siła nośna, jaką to skrzydło nieuszkodzone generuje, jest znacznie zmniejszana. Skoro jest znacznie zmniejszana, a po przeciwnej stronie zwiększana, to one się mniej więcej równoważą i samolot zaczyna lecieć poziomo i dzięki temu można się z takiej sytuacji, jak widzicie, wykaraskać i bezpiecznie usiąść na pasie. No i proszę, mogę się naprawiać i wystartować do kolejnego starcia. A tutaj będzie przykład, jak sobie radzić w sytuacji, kiedy uszkodzono nam linki sterowe. Wbrew pozorom, uszkodzenie linek nie powoduje, że stery przestają reagować całkowicie. Często gęsto całkiem sprawnie działa ster kierunku. Wobec tego, używając lotek i obracając samolot o 90 stopni, można go używać tak jak steru wysokości. A i sam ster wysokości nierzadko też działa, choć z dużo mniejszą skutecznością, tak jak ja to miałem w obecnej sytuacji. Robię bardzo obszerny nawrót, skręcam tylko przy użyciu steru kierunku, a lotkami powoduje, że kąt wznoszenia się albo opadania się zmienia. Jak widzicie, ten sposób działa nie najgorzej. Tutaj użyłem z kolei steru wysokości i ten, no chyba było to dość dobrze widać, no działa słabo. W tym momencie mój samolot miał tendencję do podrywania nosa, więc ja go tam cały czas tym sterem wysokości w dół kontruję, tak żeby lecieć takim falistym lotem, pilnując przy okazji prędkości i kąta podejścia. Cały pis, żeby usiąść w tym momencie, to
zgrać samoistny podryw nosa kontrasterem, tak żeby to się stało w odpowiednim momencie. Pierwsze przyziemienie nieudane, samolot zaczął mi kangurować, jak to w takich przypadkach bywa, ale tracę prędkość, a przy podwoziu z przy podwoziu z kółkiem w nosie można sobie pozwolić na to, żeby samolot nawet z pewnej wysokości opadł na pas. No i jak widzicie, udaje mi się wylądować i się naprawić. Mam nadzieję, że Wam te dwa filmy instruktażowe się przydadzą. No i do następnego nagrania. Trzymajcie się, cześć.